Dzień dobry, witam wszystkich. Marek Niedbalski, Disc Golf Wałbrzych. Udało się, mamy to. Dzisiaj startujemy z pierwszymi zawodami. Otwarcie pola disc golfowego w przepięknym parku Rusinowa. Park wyposażony w rzeźby, bogata architektura, bardzo fajne dojazdy, dojścia do dołków, oznaczenia. Wszystko wczoraj zostało wykonane, a dzisiaj zaczynamy. Zapisało się dużo graczy z czołówki disc golfa w Wałbrzychu. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wystartować z pierwszym stałym polem disc golfowym na Dolnym Śląsku. Disc Golf Wałbrzych, Disc Golf Park Rusinowa, usytuowane pole 13-dołkowe, 13 stałych dołków. Jak widzicie, biuro zawodów już gotowe na dzisiejszy turniej, ale generalnie pole jest ogólnodostępne, jest zupełnie za darmo. Kosze są na stałe zamontowane. Mamy bardzo dobrze oznaczone alejki, ponumerowane kosze. 13 koszy to jest około 1,5 godziny spacerku aktywnie spędzonego w parku. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Triggerem do tego, żebyśmy zaczęli grać w disc golfa, bo jest Marek oczywiście. To on nas wkręcił, z nim jako pierwsze nasze kroki rozpoczynaliśmy w ogóle wrzucaniu dyskami. Jest to bardzo fajny sport, jak się okazało, nie jest jakimś leniwym sportem. Ja już uczestniczyłam w takiego rodzaju wydarzeniach i w Warszawie byłam na turnieju zimowym i w Krzyczkach byłam. Natomiast jestem tak zwanym nowicjuszem, czyli ja dopiero się tego uczę, wchodzę w to i powiem tak jak kolega, super sport, polecamy wszystkim jak najbardziej, od malutkiego dziecka po starszego pana, panią, nie jest on męczący, miło można spędzić czas na świeżym powietrzu, także jak najbardziej polecamy i zapraszamy do nas na pole. Dodam, że polecamy wszystkim rodzinom, z dziećmi oczywiście też, bo to naprawdę fajny sport, który można uprawiać na powietrzu, a nie siedzieć w domu. Jestem bardzo podekscytowany. Nowe pole w tej części Polski. Wygląda, nie miałem jeszcze okazji przejść wszystkich dołków, ale wygląda znakomicie. Piękny park miejski, więc też wydaje się, że ta lokalizacja jest bardzo fajna, żeby angażować nowe osoby do gry, bo po prostu to pole jest fajnie wyeksponowane, jest na widoku. No i co, no mega, mega, zawsze jak gramy pierwsze pole, to jest po prostu mega ekscytacja. Więc no, jestem super ciekawy, co nas dzisiaj czeka. Piękny dzień, oby długi i oby był tak znakomity, jak pierwsze wrażenie na tym polu. No to jest topka, nie? Jesteśmy w Wałbrzychu pierwszy raz, wygląda świetnie, pogoda jest cudowna. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze nie obeszliśmy nawet pola, więc, ale pierwszy dołeczek wydaje się fajny. Zobaczymy, jak będzie dalej. Lekko złotowski. Tak. Wydaje, więc... Piotrek się cieszy, bo forehand, wiadomo. A co będzie dalej, to się przekonamy. Mam nadzieję na początku. Zobaczymy, dokładnie, jak szybko zostaną stłamszone. Hej, jesteśmy w Wałbrzychu na otwarciu pierwszego na Dolnym Śląsku pola do disc golfa. Jest mi niezmiernie miło być tutaj i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Mega się cieszę, że w końcu disc golf również będzie się rozwijał na Dolnym Śląsku. Osobiście czekam na pole we Wrocławiu, które również w tym roku ma powstać. No i co, zapraszamy na relacje, będzie się działo. Jestem Kuba Czopek, przyjechałem z Wrocławia, reprezentuję Disc Golf Wrocław. Jestem na tym polu po raz pierwszy. I co mogę powiedzieć? Jestem pełen podziwu dla Marka, który zorganizował to dosłownie w 2 miesiące. Gra się świetnie, pierwsza runda ciężko, bo tak jak mówię, pierwszy raz poznaję pole, ale myślę, że w drugiej będzie w porządku. Ogromne gratulacje dla naszego Mareczka Niedbalskiego, który zrobił tutaj kolosalną pracę z Urzędem Miasta w Wałbrzychu. No, praktycznie ja tutaj byłem w listopadzie z Mareczkiem, chodziliśmy sobie po polu, projektowaliśmy wspólnie, a mamy
czerwiec i gramy tutaj zawody. Fantastyczna robota, Marku. Super. Takich ludzi potrzebujemy. No, Markowi muszę iść pogratulować. Bardzo fajna miejscówka. Bardzo, bardzo super. No, chcę mi się przyjeżdżać, bo lubię grać, lubię Marka i doceniam jego ciężką pracę i to, że mu się udało w końcu. Weź to wytnij. Znaczy, to ostatnie było dobre, reszta nie. Przyjechaliśmy tutaj z Warszawy, ruszyliśmy o 4 rano, więc jestem wyczerpany, ale mogę nieskromnie powiedzieć, że tym razem udało się wygrać. O 3 rzuty przewagi nad Szymonem, walczył też z nami Fichu. Graliśmy tutaj w pięknym parku właśnie Rusinowa, gdzie są właśnie ruszyło pierwsze pole w Wałbrzychu i było bardzo, bardzo przyjemnie. Nie jest to najtrudniejsze pole, jest bardzo dobre dla graczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z disc golfem. Także jeżeli ktoś będzie w okolicach Wałbrzycha i chciałby spróbować zagrać, to serdecznie wszystkich zapraszamy. Wałbrzych! Gram na zero, nie mam nic do powiedzenia, jest 0-0, no, także dwie rundy na zero. No zobaczymy, może coś się uda, nie? Ale najważniejsze, dobrze się bawić. Przeciśnienie przez tydzień mnie trzymało do przygotowania to wszystko, więc złapię ten oddech i na pewno zaraz zacznę coś organizować, bo u mnie to tak nie leży odłogiem. Także, także tak, powalczymy na pewno. Dobra. Myślę... Ale gdzie? W Tajlandii właśnie? Słuchajcie, jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za przyjazd. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Fajnie, bo zebrałem mnóstwo... Dziękuję, dziękuję. Mnóstwo takich pozytywnych opinii i parę uwag, które uwzględnimy. Także super, rewelacja naprawdę. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Dobrnęliśmy do finału. Dziękuję. Dziękuję. Okazji, Marku. Od naszego klubu podzięce za to, że 6 miesięcy postawiłeś pole, zrobiłeś, dokonał czegoś, co nam się nie udaje niekiedy w 10 lat, także to super. Proszę dla ciebie, dziękujemy. Popatrz, Mareczku, ale dzięki, super, dziękuję bardzo, dzięki. Z autografami, jakby, żeby nie było, mam, trafi na półkę, raczej nie na pole, dziękuję. Dobra, zaczynamy od kategorii nowicjusz. Super, gratuluję wszystkim nowicjuszom za odwagę, za udział. Miejsce trzecie. Grzegorz Lubczyk. Grzegorz Lubczyk z wynikiem plus 50. Gratulujemy, Grzesio. Ale wyniki są super, super, ekstra. Gratulujemy Grzesiowi. Grzesiu, chodź, zrobimy sobie później jeszcze zdjęcie. Chodź, zostań. Słuchajcie, nawet nie wiedziałem, że mamy w Wałbrzychu ultimate'owca, ale jest, pojawił się jako nowicjusz na disc golfie. Miejsce drugie, Daniel Grzywacz. Daniel, dobrze widzę, plus 35? Plus 35. Może być. Bardzo fajny wynik, gratuluję. Proszę bardzo. Plus 19, plus 10, plus 6. Naprawdę super rundy. Pierwszy raz w ogóle, wiecie, tutaj w parku. Pierwszy raz się zobaczyliśmy, poznaliśmy, także jest przyszłość dla Wałbrzycha. Słuchajcie, ja chciałbym ze swojej strony powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle mam styczność z disc golfem. I w ogóle atmosfera, przyjęcie od was, wszystkie rady dobre, naprawdę rewelacja, więc mam nadzieję, że z większością z was będziemy się jeszcze widywać na innych turniejach. Super. Chodź, zostaniemy do zdjęcia, tylko wybraliśmy takie miejsce z dziurą troszkę, ale jest. Miejsce pierwsze, kategoria nowicjusze, Wiktor Gała. Wynik plus 22, bardzo ładnie, Witek, super, gratuluję. Gratulujemy. Super. Mamy 3 pierwsze miejsca, zawodnicy z Wałbrzycha, nowicjusze, klub rośnie. Także super, dzięki chłopaki jeszcze raz. Dobra, tak. Dzięki bardzo. Kategoria druga. Wyróżnimy mastersów, bo oni za długo na nogach stać nie mogą. Miejsce trzecie. Z wynikiem plus 11 po 3 turach. Piotr Kosarski. Kosa. Cześć. Gratulujemy. Gratulujemy. Proszę bardzo. Miejsce drugie. Michał Grudziński. Wynik plus 6 po 3 rundach.
Cześć Michał, dzięki bardzo. Dzięki. Super. I miejsce pierwsze, reprezentant Śląska, Bartek Hiliszczański z wynikiem plus jeden. Brawo Bartek, gratuluję, super, świetna zabawa, świetna sprawa. I ProMasters, grupa. Chciałem tylko w nawiązaniu do wagi, wiecie jak ciężko na tych tipadach, 130 kilo. Wszystkie uwagi przyjęte, wszystkie uwagi przyjęte, dzięki chłopaki. Płeć piękna, kategoria Open. Trzecie miejsce z wynikiem plus 29, Marta Wącior. Cześć Martusia, gratuluję, gratuluję, super, dzięki za udział. Drugie miejsce z wynikiem plus 28, czyli rywalizacja do samego końca, dosłownie jeden punkt różnicy. Zapraszamy Marinę Zeniuk. Super Marina, gratuluję, gratuluję, wszystkiego dobrego. Widzimy się częściej, mam nadzieję, że w Wałbrzychu. Gratulacje, proszę. I pierwsze miejsce niestety musiała już pojechać, bo ją bardzo mocno czas gonił. Dziadek Zbyszek w imieniu Nikoli Mech, prosimy o odebranie nagrody. Proszę przekazać gratulacje Nikoli w takim razie od nas. Tak, dawaj do nas. Moto! No i dobrze, proszę Państwa, kategoria Open. Rywalizacja też do samego końca zacięta. Ostatnia runda tak naprawdę powyjaśniała wszystko. Miejsce trzecie z wynikiem minus 7. Filip Dobranowski. Brawo Wrocław. Dzięki wielkie. Brawo Filip, super, gratuluję. Dziękuję pięknie. Miejsce drugie z bardzo dobrym wynikiem minus 10. Szymon Wącior. Super Szymon, ekstra, gratulacje naprawdę. Kategorię Open z wynikiem minus 13, reprezentant Warszawy Krzysztof Sadowski. Krzysiu, gratuluję, gratuluję. Gratulacje dla Marka, stworzył coś z niczego, naprawdę. Dzięki, dzięki, dzięki. Michał, potrzebuję, żebyś mi pomógł.